pewno było widać, końcówka meczu pokazała, że piłkarze Krakowi już zaczynali grać na czas i wyglądało to tak, jakby po prostu chcieli, żeby ten remis został. My do ostatniej sekundy, można powiedzieć, meczu dążyliśmy do tego, żeby przechylić szalę na swoją korzyść. Nie udało się, zdobyliśmy jeden punkt. Trzeba trenować ciężko i w następnym meczu walczyć dalej o trzy punkty. Na pewno zabrakło koncentracji. Myślę, że to było powodem, że źle weszliśmy w mecz. Później przeciwnik strzelił gola i myślę, że od tamtej pory już dosyć kontrolowaliśmy spotkanie. Graliśmy w ataku pozycyjnym, co jest bardzo ciężkie. Strzeliliśmy bramkę z tego po dośrodkowaniu, także jest na pewno nad czym pracować, żeby grać, żeby wygrywać i żeby się cieszyć. Jestem z siebie zadowolony, wykonałem swoją robotę. Ciężko pracowałem na to, żeby trener mi zaufał, żeby dał mi szansę. Mam nadzieję, że ją wykorzystałem i trener będzie chętnie na mnie stawał. Ja będę się starał odwdzięczać w taki sposób, ale musimy zacząć wygrywać. Musimy wygrywać, żeby Śląsk Wrocław był jak najwyżej w tabeli. Ślisko może nie, ale ubrania, buty, wszystko było takie ciężkie, że człowiek biegał, jakby miał 4 kilo więcej na sobie. Jeszcze ja mam buty skórzane, to już tym bardziej one nasiąknęły całą wodą. No nie są to warunki dobre, ale obie drużyny miały takie same, także na pewno nie jest to wymówka.